Witam serdecznie, witam na nowym cyklu. Blog akwarystyczny Andrzeja. To będą takie krótkie filmy z przemyśleniami, jakimiś tam ciekawostkami, które wydarzyły się w akwarium czy w świecie akwarystycznym. Nie będą to filmy długie. Ten jedyny, co będzie może ciut dłuższy niż normalnie. No i tyle. Dziś mamy poniedziałek. To jest drugi dzień, gdy złożyły Tomasa pielęgniczki ikrę. Złożyły. Jestem ciekaw, czy ją tym razem wychowają. Młode, czy dojdzie do tego do obelęgu, czy pożrą. Ta parka się dobierała dosyć długo razem i chyba się dobrali na tyle dobrze, że jednak złożyła samica ikrę i pilnują. Samiec, zauważyłem, że też wachluje ikrę, zmieniają się w ogóle. Raz samiczka pilnuje, raz samiec pilnuje, wachluje samiczka, wachluje samczyk. Także no chyba dojrzeli do tego, żeby wreszcie doprowadzić do wylęgu młodych. Czy tak będzie? Zobaczymy. Teraz będę chciał Wam ikrę pokazać, ale to coś u mnie tu ostrości nie łapie. O, to jest taka szara na tym kamieniu, takim niebieskawym odcieniu, co ma. O, samiczka go nad tym siedzi. Pilnuje bardzo bliziutko. Samiec jest bardzo blisko tej samicy. I powiem Wam, że jak odgania, to przeważnie odgania pielęgnicę. Inne ryby troszeczkę bliżej podchodzą. Oj, co ona tam skubie, żeby tylko nie zjadała. No i tak mam nadzieję, że wreszcie dojdzie do tego, że się coś wylęgnie. Trudna sprawa z tymi pielęgnicami. Szkoda, że tyle samców. Autentycznie jak przyszły, to byłem pewny, że jest cztery pary, ale niestety samice się zmieniły w samce, bo to były samce pewnie, ale no płetwy, wszystko wskazywało na to, że jest ok. Ale pech. No i teraz skąd zdobyć tych samic? Przynajmniej ze trzy samice bym kupił. Bo wiem, że lepiej by było, kurde molek, zanim się te młode dochowają do rozmiaru, do rozrodu, jeżeli się wylęgną, no to czasu minie. Nie wiem, u nas w sklepach to tylko są pospolite ryby, mieczyki, majonezje, neony, te napromieniowane ryby wszystkie. Jest problem. Zobaczymy, co będzie. Piękna parka. Aż jak one mi się podobają.